Rozmowa poranka. Gościem rozmowy poranka jest Tomasz Błaszyński, ekspert rynku nieruchomości. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Podwyżki kosztów eksploatacyjnych są nieuchronne, bo rosną zarówno ceny energii, gazu, materiałów budowlanych, jak i usług remontowych. Co to oznacza dla nas? No, oznacza dla nas niezbyt przyjemną informację, którą możemy spodziewać się najpóźniej w połowie roku, chociaż już wiemy, że w niektórych administracjach nieruchomości i spółdzielniach mieszkaniowych już dzieją się, można powiedzieć, pierwsze wyliczenia i wszyscy zaczynają zastanawiać się, o ile wzrosną koszty energii, o ile wzrosną inne świadczenia i jak to przełożyć na właśnie koszty eksploatacyjne, którymi niestety zostaną obciążeni właściciele mieszkań, lokatorzy i najemcy lokali użytkowych. Także nie jest to zbyt jakby ciekawa informacja z samego rana, no ale niestety tego się można było spodziewać, bo od dłuższego czasu, tak jak pani redaktor wspomniała, rosną bardzo mocno bieżące koszty. No właśnie, zgodnie z szacunkami resortu klimatu w drugiej połowie roku ceny energii wzrosną w porównaniu z pierwszą połową blisko o 30%, a to nie koniec tych podwyżek. Tak, spodziewać się należy jeszcze ciężkiej jesieni, bo słyszałem już też pewne przymiarki dotyczące też opłat za wodę, ścieki i być może śmieci. Także no niestety ten rok będzie dla portfeli dość ciężki. No właśnie, wyższe ceny automatycznie przełożą się, tak jak pan mówi, na wzrosty opłat dla najemców i właścicieli mieszkań. To ciężki okres przed nami i niepewna przyszłość. Wszystko w rękach oczywiście zarządców i jakby zarządzających, czyli spółdzielni mieszkaniowych, zakładów gospodarki komunalnych. Jeżeli zarządcy nieruchomości efektywnie zarządzają nieruchomościami, jeżeli jakby przygotowywali się, bo moim zdaniem ten temat był nieunikniony i już jakiś czas temu zaczęli wprowadzać programy oszczędnościowe, między innymi optymalizację energetyczną, czyli termomodernizację i tak dalej, i tak dalej. To skutki tych podwyżek mogą być odrobinkę mniejsze. Natomiast jeżeli zarządcy nieruchomości, zarządy wspólnot mieszkaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe i zakłady gospodarki komunalnej zapomniały o tych działaniach i zostaną zaskoczone tymi radykalnymi kwotami, no to wydaje się, że takim pierwszym odruchem będzie przerzucenie, tak powiedziałem wcześniej, tych kosztów na lokatorów, na właścicieli, a moim zdaniem właśnie powinno działać się profesjonalnie, czyli profesjonalne zarządzanie nieruchomościami, działanie, można powiedzieć, antykryzysowe, może złagodzić te skutki. No dobrze, mówi pan o zabezpieczeniu się, o przygotowaniu wspólnot, spółdzielni, ale może być też tak, że po prostu te podmioty, czy wspólnoty, czy właśnie spółdzielnie będą chciały to wykorzystać, żeby zgarnąć po prostu więcej pieniędzy z czynszów? No, byłoby to niesympatyczne, bo przypomnijmy, że co do zasady spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa czy zarządca nieruchomości działa na rzecz lokatorów, na rzecz właścicieli, właściwie współdziała, współpracuje, czyli fiskalizacja, obciążanie lokatorów, właścicieli nadmierne, no może skończyć się kiepskim stanem finansowym, a w przyszłości stanem technicznym samej nieruchomości. Moim zdaniem zarządcy i zarządy i spółdzielnie mieszkaniowe powinny szukać rozwiązań szeroko, a nie tylko sięgać do kieszeni właścicieli. A jakie to szerokie rozwiązania? No właśnie mówiłem parę sekund temu, między innymi działania jakby optymalizujące zużycie energii elektrycznej, optymalizacja energii cieplnej, oszczędność wody, termomodernizacja, żeby ten budynek był jak najmniej energożerny. Także takie właśnie działania systemowe, które będą jakby oszczędzały nośniki energii, a tym samym powodowały zmniejszenie kosztów.
kosztów, bo jak rozumiem, społeczeństwo już oszczędza i słyszałem już o takich przypadkach, że w mieszkaniach pali się, kolokwialnie mówiąc, jedna żarówka, także społeczeństwo już oszczędza własne rachunki wewnątrz domu i dobrze by było, żeby zarządzający jakby też zadbali o całość z tej struktury. Są to opłaty, które można trochę zminimalizować, ale są opłaty, których możemy, no trudno będzie uniknąć, na przykład jak opłat za fundusz remontowy, no bo głównym czynnikiem, jak podkreślają eksperci, który będzie mieć znaczenie, no to wzrost płacy minimalnej. Tak, no bo niestety tu przekłada się to bardzo, można powiedzieć, wprost na koszty robocizny, czyli malarz, murarz, ślusarz, naprawa windy, prawda, i te poszczególne czynności no już będą droższe, prawda, bo będzie wyższe wynagrodzenie, wyższe koszty pracy, wyższe koszty materiałowe, no i niestety tutaj będzie problem, ale tu też można sobie z tym w jakiś sposób poradzić, czyli po pierwsze remontowanie, można powiedzieć, całość opieki eksploatacyjnej, czyli nie czekanie na generalny remont, tylko można powiedzieć działanie sukcesywne, żeby na przykład ta winda się bardzo nie psuła, prawda? Czyli to jest jakby element pierwszy i element drugi, no organizowanie przetargów i wybór jakiej firmy, która będzie mogła za dobre pieniądze jakby świadczyć dobrą usługę. Tutaj mówimy o wspólnotach i spółdzielniach, a co z wynajmującymi i właścicielami mieszkań? Czy tutaj nie ma takiej pokusy, że właściciele będą chcieli wykorzystać sytuację i właśnie podnieść ten czynsz? Tak, szanowni państwo, będzie to nieuniknione. Ja te przykłady znam już z lat 90., bo trochę w tych nieruchomościach już można powiedzieć działam i pamiętam, że po 90. roku, kiedy jakby te tak zwane zamrożone kiedyś czynsze zostały odmrożone, rzeczywiście lawinowo wzrosły te opłaty, które zostały przerzucone na najemców. Rzeczywiście spodziewać się należy, że jeżeli właściciel mieszkania, który wynajmuje, dostanie wyższe czynsze i wyższe fundusze remontowe od swojej spółdzielni, on po prostu będzie to chciał zdyskontować i przerzuci te opłaty na najemcę. Dlatego też myślę, że jesteśmy w ogóle, szanowni państwo, w specyficznym czasie rynku nieruchomości, bo z jednej strony ceny mieszkań właściwie co miesiąc pną się do góry, z drugiej strony jakby atrakcyjność wynajmowania mieszkania spada. Jest coraz więcej wolnych mieszkań do najmu i teraz ja sobie nie wyobrażam jeszcze takiej sytuacji, gdzie te mieszkania już są puste i ciężko je wynająć, ponieważ te czynsze najmu i tak są już wysokie. I teraz nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy jeszcze miałyby być one powiększone o wyższe koszty eksploatacyjne. Także rzeczywiście byłoby to dla rynku najmu byłby to wielki cios. To jak się zabezpieczyć i wynająć mieszkanie w taki sposób, żebyśmy później no, nie byli tym zaskoczeni? To takich parę rad z punktu widzenia właściciela mieszkania, może zacznijmy, szanowni państwo, więc z punktu widzenia właściciela mieszkania, który takie mieszkanie wystawia na rynek do najmu, pierwsza kwestia bardzo ważna, żeby w ogłoszeniu, które wystawi, precyzyjnie określił, co jest przedmiotem jakby najmu, czyli nie tylko opisał jakby standard mieszkania, ale również, żeby ujął te koszty, które są, prawda, żeby ten przyszły oglądający ogłoszenia wiedział mniej więcej, z czym się trzeba tutaj zmierzyć. Druga kwestia, jeżeli chodzi o wynajmującego, ma do wyboru dodatkowe zabezpieczenia, chociażby tak zwany najem okazjonalny, czyli zabezpieczenia jakby przed ewentualną niepłaceniem i ewentualnym ułatwieniem egzekucji niechcianego lokatora. To też warto, też już można powiedzieć, w tym ogłoszeniu zawrzeć. Jeżeli już będzie miał spotkania z potencjalnymi najemcami, no to oczywiście wywiad, czyli zapytać, czy ten najemca pracuje, uczy się, gdzie pracuje. Już nie jest to niczym złym, szanowni państwo, jak się
poprosi nawet o zaświadczenie zakładu pracy, czy też nawet o zaświadczenie dotyczące zarobków, czy też, nie, czy też ewentualnie sprawdzić takiego potencjalnego klienta w tak zwanym rejestrze BIK, prawda? Także jest to już też, można powiedzieć, standardem. Czyli krótko mówiąc, właściciel mieszkania wynajmujący powinien wykonać pracę, żeby wiedzieć, kogo po prostu do własnego lokalu wpuszcza i czy ta osoba, która do tego lokalu wejdzie, będzie w stanie finansowym pokryć wszystkie te zobowiązania. A wynajmujący? Jeżeli jeszcze... No właśnie, jeżeli chodzi o najemcę, szanowni państwo, to z kolei mamy tutaj też parę rad. Pierwsza, przede wszystkim, jeżeli takie ogłoszenie czyta, jeżeli już się z taką osobą skontaktuje i będzie chciał to mieszkanie oglądać i pójdzie to mieszkanie oglądać, to przede wszystkim pierwsza sprawa, zweryfikować stan prawny, czyli poprosić o dokumenty wskazujące, że właściciel mieszkania jest właścicielem mieszkania, prawda? Żeby krótko mówiąc nie wynająć tego mieszkania od osoby nieuprawnionej. Czyli chociażby numer księgi wieczystej, gdzie będzie można sobie sprawdzić, kto jest właścicielem tego mieszkania. Druga kwestia, jeżeli chodzi o najemcę mieszkania. Profesjonalnie, spokojnie, z tak zwaną chłodną głową do tego podejść i dokładnie sprawdzić stan techniczny lokalu, czyli sprawdzić wszystko, okna, drzwi, krany, instalacje, bo wszelkie właśnie nieszczelności instalacji i tak dalej, wszelkie usterki będą później pokutowały, czy też mogą być takim zjawiskiem, które będzie wpływał na wyższe zużycie, prawda? Czyli sprawdzić stan techniczny lokalu. Kolejna kwestia, jeżeli będzie chciał temu właścicielowi mieszkania wpłacić jakiekolwiek pieniądze, zawsze żądać pokwitowania za wpłaconą kwotę, zawsze żądać, a wiemy, że z tym bywa bardzo, bardzo różnie. Jeżeli nie pokwitowanie, no to przynajmniej wpłat na konto, gdzie będzie można, jak ktoś ładnie mówi, opisać i mieć dowód po prostu wpłaty bankowej, prawda? No i ostatnia sprawa, pamiętać, żeby wszystkie warunki najmu, opłaty eksploatacyjne, ewentualne podwyżki czynszu, prawda, ewentualne podwyżki energii, wszystkich opłat, były szczegółowo opisane w umowie najmu, która powinna być spisana dla celów dowodowych na piśmie, żebyśmy wszyscy mieli, czyli żeby ten wynajmujący i ten najemca mieli, krótko mówiąc, czarno na białym, co komu wolno, co płaci, do kiedy i jak ewentualnie tutaj wyglądają te kwestie ewentualnych podwyżek, bądź zabezpieczeń, bądź ewentualnego egzekwowania i opuszczenia z lokalu. To taka pigułka. Gościem rozmowy poranka był Tomasz Błoszyński, ekspert rynku nieruchomości. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Przyjemnego dnia życzę. Dziękuję bardzo. Radio M 107,6 FM.